Dzień dobry. Za chwilkę zaczynamy webinarium poświęcone akcjom czytelniczym Noc Bibliotek 2017, trzecia edycja ogólnopolskiej akcji Wydanie Krajowe Nocy Bibliotek oraz akcji Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Ja nazywam się Agnieszka Koszowska, reprezentuję Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Naszymi prelegentkami są dzisiaj Katarzyna Sołtan-Młodożeniec z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Krajowa Koordynatorka Nocy Bibliotek. Dzień dobry Państwu. I Joanna Górska z Fundacji ABC 21 Cała Polska Czyta Dzieciom, która koordynuje Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Jeszcze raz dzień dobry. I zaczniemy właśnie od akcji Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Następnie Katarzyna przedstawi prezentację dotyczącą akcji Noc Bibliotek. Będzie również okazja do tego, by zadać pytania, by nasze prelegentki dzisiaj mogły odpowiedzieć i wyjaśnić wszystkie Wasze wątpliwości. Zachęcam Was do aktywnego udziału w naszym spotkaniu. Mam nadzieję, że będzie dla Was bardzo przydatne i owocne i oddaję głos naszym gościom. To ja jeszcze raz witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Nasza fundacja od początku powołania Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek jest jej współorganizatorem. I bardzo się cieszymy z tego, że już po raz trzeci właśnie możemy tutaj połączyć siły i rzeczywiście w całym kraju tę Noc Bibliotek propagować. Natomiast dla naszej fundacji 3 czerwca to jest również data rozpoczęcia Tygodnia Czytania Dzieciom, 16 Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. I tak jak tutaj widać na tym pierwszym slajdzie, my właściwie jeszcze w tym roku świętujemy obchody 15-lecia kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. 15 Ogólnopolskim Tygodniem Czytania rozpoczęliśmy obchody tego jubileuszu, a 16, czyli właśnie od 3 czerwca do 10 czerwca, wymykamy tak oficjalnie te obchody. Myślę, że jeszcze trochę one potrwają, natomiast no, to jest taki szczególny rok dla naszej fundacji, dla kampanii czytania. Kampania czytania no, trwa już te 15 lat. Myślę, że wszyscy Państwo już o niej słyszeli, ale ja chciałam kilka słów powiedzieć i też zaprosić do korzystania z tej prezentacji już po zakończeniu webinarium. Ona pewnie będzie tak dostępna w internecie, więc kolejny slajd, tutaj kampania w liczbach, 15-lecie, 15 ogólnopolskich tygodni czytania dzieciom już za nami, 16 już za tydzień, no, z hakiem. Kampania to w tej chwili blisko 10 tysięcy liderów i koordynatorów kampanii czytania, czyli właśnie chodzi o Państwa, tak, o osoby, które prowadzą w swoich miejscowościach, w swoich placówkach działania proczytelnicze i nakłaniają wszystkich dorosłych do czytania dzieciom. Mamy już ponad 3400 miast i miejscowości zaangażowanych w kampanię czytania, czyli wiemy, że tam na pewno czytanie się odbywa w sposób już coraz bardziej zorganizowany, jest tego czytania coraz więcej. I mamy ponad 3000 szkół i ponad, no właśnie blisko 4000 przedszkoli, które już bardzo aktywnie uczestniczą w naszych programach czytelniczych. To są programy Czytające Szkoły, Czytające Przedszkola. Zapraszamy, oczywiście wszystkie informacje dla zainteresowanych są na stronie internetowej całapolskaczytadziecią.pl. Proszę Państwa, dlaczego trzeba czytać dzieciom? Ja myślę, że no, w tym towarzystwie no, nie muszę nikogo do tego przekonywać, natomiast no, my zakładamy, że tak jak tutaj na slajdzie widać, kluczem do sukcesu jednostek i społeczeństw jest wiedza, kluczem do wiedzy i sprawności umysłu jest czytanie, a że nikt nie rodzi się czytelnikiem, no to ten nawyk czytania i jakby no, uczenie czytania książek, to jest nasze zadanie właśnie musimy do tego przekonywać oczywiście najpierw dorosłych, ale musimy to kształtować w naszych dzieciach już od urodzenia, codziennie czytają dziecku dla przyjemności. Głośne czytanie dziecku, no, to jest działanie wielopoziomowe. My nie do końca sobie uświadamiamy właśnie na ilu poziomach to czytanie oddziałuje i na dzieci, i na młodzież.
Ja nie będę czytała tych wszystkich punktów. Nie zachęcam do zapoznania się z nimi, do wykorzystywania ich ewentualnie potem w przekonywaniu kolejnych osób, kolejnych dorosłych i również dzieci, młodzieży właśnie do tego, dlaczego warto czytać. Natomiast jakby oczywiste są dla nas te wszystkie kwestie związane z rozwojem mowy, z powiększaniem zasobu słownictwa. Natomiast nie pamiętamy często o tym, że czytanie zaspokaja potrzeby emocjonalne dziecka, bo czytając dziecku okazujemy mu miłość, okazujemy mu uwagę, no i właśnie stymulujemy mózg, stymulujemy mowę, stymulujemy cały jakiś system poznawczy. Tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem punktów. Na kolejnym slajdzie kolejne punkty. No to też jest bardzo ważna sprawa, zwłaszcza w naszych czasach, że to czytanie to jednak jest alternatywa dla propozycji kultury masowej, dla tych wszystkich mediów elektronicznych, internetowych, dla telewizji i komputera. Tak jak tutaj w ostatnim punkcie, to też to co dla nas jest ważne. Czytanie dziecku kształtuje na całe życie nawyk czytania i zdobywania wiedzy. Także myślę, że jesteśmy już wszyscy przekonani do tego, że trzeba czytać dzieciom. I to, co dla nas jest bardzo ważne, to, co bardzo podkreślamy we wszystkich naszych przekazach, we wszystkich naszych materiałach, czytanie powinno kojarzyć się dziecku zawsze z przyjemnością, nigdy z przymusem, karą czy nudą. I o to się starajmy, jeżeli proponujemy właśnie jakiekolwiek działania związane z czytaniem. Niech to będą fajne propozycje, niech to będzie coś, co potem wszyscy będziemy pamiętać jako dobrze, przyjemnie, fajnie spędzony wspólny czas. I na pewno takim czasem, kiedy to czytanie powinno się kojarzyć szczególnie z przyjemnością, są imprezy czytelnicze organizowane w ramach Ogólnopolskich Tygodni Czytania Dzieciom. Tak jak mówiłam, 3-10 czerwca to są obchody kolejnego tygodnia, już 16. I no, zakładamy, że oczywiście odbędą się w całym kraju. My traktujemy ten tydzień czytania jako takie nasze największe doroczne święto. Rzeczywiście wszystkie ręce na pokład. Staramy się jak najszerzej propagować i samą akcję, ale właśnie też staramy się jak najwięcej mówić o czytaniu i dlaczego warto czytać dzieciom. Zwykle te tygodnie są organizowane na przełomie maja i czerwca. W tym roku. I zawsze zresztą towarzyszą Dniu Dziecka, bo to są właśnie okolice, ten pierwszy weekend to są zwykle imprezy też poświęcone właśnie, czy związane z Dniem Dziecka. I to jest świetny też moment, żeby do takich imprez wprowadzić, bo one odbywają się właściwie wszędzie, to są festyny, to są imprezy właśnie no już na miarę możliwości oczywiście organizowane w placówkach, w szkołach, przedszkolach. I warto do takich imprez wprowadzić właśnie ten element czytania. Wiemy, że nasi koordynatorzy, liderzy, czyli nauczyciele, bibliotekarze, pracownicy domów kultury właśnie tak robią. Tradycyjnym sygnałem do rozpoczęcia tygodnia czytania wspólne głośne czytanie Lokomotywy Juliana Tuwima. W tym roku to się też świetnie łączy z hasłem Czytanie porusza. No, lokomotywa zdecydowanie tutaj porusza i czytanie, i generalnie wyobraźnię wszystkich uczestników tych naszych imprez. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom to tysiące imprez czytelniczych, no ale właśnie jakiego rodzaju są to imprezy? My Państwa bardzo serdecznie zachęcamy do inwencji własnej przede wszystkim, bo no, zdajemy sobie sprawę też z tego, że każdy ma inne możliwości, mnóstwo różnych pomysłów. Natomiast po tych 15 tygodniach czytania wiemy, że pewne formuły są już sprawdzone. Wiemy, że w całym kraju właśnie odbywają się i parady, i festyny. To są zwykle imprezy plenerowe, właśnie towarzyszące czy związane z Dniem Dziecka. Oczywiście spotkania z autorami książek, głośne czytanie przez aktorów, przedstawicieli różnych zawodów, przedstawicieli władz, mediów i osobistości lokalne. Zachęcamy bardzo do zapraszania właśnie takich gości specjalnych na czytanie i oczywiście zachęcamy, żeby te imprezy odbywały się nie tylko
w sobotę, nie tylko 3 czerwca, ale żeby rzeczywiście to był tydzień wypełniony tymi spotkaniami czytelniczymi. Można sobie na każdy dzień zaplanować zaproszenie właśnie innego gościa specjalnego. To może być, to mogą być również rodzice i rodziny, czy uczniów, tak jak tutaj, tydzień czytania się odbywa w wielu, wielu szkołach i przedszkolach, ale oczywiście właśnie w bibliotekach jak najbardziej też można angażować, czy zapraszać do czytania rodziny młodych czytelników. I ważne, co też bardzo podoba nam się taka formuła, kiedy w placówce udaje się do czytania zachęcić cały personel, czyli na przykład właśnie w szkołach czytają również panie kucharki czy panowie woźni. I naprawdę jest to świetna zabawa i świetna integracja. Ja mówiłam o tej o tej roli, czy jakby o tym poziomie nawiązywania no, takich mocnych więzi między osobami, które właśnie, między którymi odbywa się to czytanie, czyli właśnie między dorosłymi i dziećmi. Naprawdę to są wspaniałe imprezy integrujące. Okazuje się, że wszyscy się doskonale bawią i są bardzo, bardzo mile to wspominają. Oczywiście konkursy literackie i plastyczne związane z lekturami. Przedstawienia i zabawy inspirowane literaturą dziecięcą. Tutaj nie mamy wątpliwości, że Państwo doskonale sami wiedzą, co zaproponować swoim czytelnikom, jakie książki, jakie działania, no bo wiadomo, że przecież biblioteki prowadzą na co dzień takie działania. To, co możemy my zaproponować i to, co nam się przekazać do placówek, które są zgłoszone oficjalnie do współpracy z nami, czyli no mówię właśnie o tych blisko 10 tysiącach koordynatorów, liderów działających w całym kraju. Tutaj na slajdzie widoczne są plakaty, czyli materiały, które my przygotowujemy na tydzień czytania dzieciom. W tym roku przygotowaliśmy 3 projekty, trzy rodzaje plakatów. One zostały wysłane w dużych ilościach właśnie już do placówek w całym kraju. Natomiast są również do pobrania na naszej stronie internetowej. Tutaj poproszę Agnieszko o pomoc, bo mogą sobie Państwo wykorzystać linki kierujące bezpośrednio na stronę i właśnie tam można pobrać wszystkie projekty. Zresztą nie tylko tegoroczne, tam mają Państwo do wyboru jakby wszystkie projekty, wszystkich materiałów, które no, do tej pory udało nam się przygotowywać właśnie do tego nieczytania. To są plakaty, te, które pokazałam na poprzednim slajdzie, zakładki, naklejki, broszury. Do wykorzystania, do wydruku we własnym zakresie, ewentualnie też do zamieszczenia w internecie. Mogą Państwo też korzystać z informacji, które my tam podajemy, na przykład w broszurach. To, no, oczywiście prosimy o podanie źródła, ale jak najbardziej im więcej osób się dowie tak o korzyściach, czy właśnie kryteriach wyboru książek do czytania dzieciom, tym lepiej. Mamy też na stronie listę koordynatorów wojewódzkich kampanii czytania, do których trafiły większe ilości plakatów, tegorocznych plakatów, ale oni również mają, mamy nadzieję, zapasy innych materiałów z poprzednich lat, więc też zachęcam do tego, żeby się odzywać. To są zwykle większe placówki, to są na przykład biblioteki wojewódzkie. W tym roku również nawiązaliśmy bliższą współpracę z bibliotekami wojewódzkimi, także też mamy nadzieję, że te materiały będą dostępne, jeżeli będą Państwo tym zainteresowani. Jeżeli chodzi właśnie o imprezy czytelnicze, to tutaj kolejne linki, kolejne inspiracje do wykorzystania. Staramy się zamieszczać wybrane wydarzenia na stronie internetowej, to w postaci po prostu takich krótkich opisów imprez organizowanych w całym kraju. Mogą Państwo sobie tam zajrzeć i też albo wykorzystać te pomysły, albo bo zakładamy generalnie, że dobre praktyki warto przekazywać dalej. Więcej osób będzie korzystało właśnie z takich materiałów, tym lepiej. I zachęcamy, my również mamy na stronie formularz do zgłaszania imprez tegorocznych. Jeżeli Państwo by chcieli właśnie się czy pochwalić, czy po prostu pokazać, co się będzie działo u Państwa, to też taki formularz można do nas wysłać i będziemy je zamieszczać sukcesywnie na stronie internetowej. I mamy nadzieję, że za rok właśnie będzie można skorzystać również z Państwa propozycji
w kolejnym tygodniu czytania dzieciom. Tak jak powiedziałam, 3 czerwca my inaugurujemy Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. No i jesteśmy razem na Tralnej 3 już Nocy Bibliotek. Taka oficjalna inauguracja odbędzie się w Warszawie, w Bibliotece Multimedialnej dla Dzieci i Młodzieży przy ulicy Tynieckiej. No, mamy nadzieję, że połączą się Państwo również z nami w tym czasie, bo przewidujemy tutaj streaming, czyli możliwość właśnie takiego online uczestniczenia w imprezie. No, szykujemy dużo atrakcji i o tych atrakcjach opowie Kasia Sołtan-Młodorzeniec, pewnie już dokładnie. Będą nasi ambasadorzy, będą autorzy i taki godzinny streaming, godzinną relację będzie można też na żywo obejrzeć. Tutaj będziemy podawać wszystkie informacje techniczne na ten temat. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, tutaj też proszę o pilnowanie czasu, Agnieszko. Chciałam powiedzieć, bo przede wszystkim o książkach, które my polecamy do czytania dzieciom, bo tydzień czytania, tak jak powiedziałam, to wszystko zależy od Państwa inwencji, od Państwa możliwości. Natomiast no, co wybrać do tego czytania? My opracowaliśmy również na naszej stronie, właśnie dostępne są informacje takie jak kryteria wyboru książek do czytania dzieciom. Ja też nie będę teraz się nad tym zatrzymywać, natomiast zachęcam, zapraszam do skorzystania z tej informacji czy do wejścia na naszą stronę internetową już później. Tam o wszystkim informujemy. Myśmy się bardzo tutaj długo i poważnie zastanawiali właśnie nad tym, jakie książki polecać, wybierać do czytania dzieciom. Oczywiście napisane, tłumaczone dobrą polszczyzną, ale przede wszystkim skierowane do dziecka, ciekawe i zrozumiałe dla niego. Przynoszące wiedzę, przynoszące wzorce zachowań moralnych, na przykład również nasza fundacja prowadzi program nauczania wartości. Bardzo nam zależy właśnie na promocji tych wartości przez literaturę, co również w naszych czasach no, myślimy, że jest bardzo potrzebne i właśnie przez książki, przez opowiadania, przez pokazywanie właśnie tych wzorców, z którymi dzieci się mogą identyfikować, no wiemy, że ta metoda jest skuteczna, wiemy, że to działa. Ja chciałam zwrócić też Państwa uwagę na wydawnictwa już nasze fundacyjne. To jest, tutaj na tym slajdzie widzimy okładkę książki Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach. To jest zbiór, który powstał właśnie z okazji 15-lecia kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom. 15 opowiadań o 15 wartościach moralnych. To jest pozycja związana z wcześniej wydaną przez nas książką Z dzieckiem świat wartości, ale to była książka skierowana do dorosłych. Ona omawiała i proponowała pracę, już konkretną pracę, konkretne scenariusze do działań z dziećmi właśnie wprowadzające wartości moralne i no, proponujące sposób ich praktykowania. Natomiast tutaj to są opowiadania napisane przez najlepszych no, naszych autorów. To są tacy autorzy jak Paweł Berencewicz, Wojciech Cesarz, Barbara Kosmoska, Katarzyna Ryrych, Katarzyna Terechowicz i Andrzej Maleszka. Bardzo zachęcam. Opowiadania są krótkie, więc myślę, że nawet jest szansa, żeby je przeczytać w całości na takim spotkaniu czytelniczym, na przykład zorganizowane w ramach Tygodnia Czytania. Kolejna pozycja, również jubileuszowa, to jest również kolejna kolekcja książek Cała Polska czyta dzieciom. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, nam z okazji 5-lecia kampanii udało się wydać też taką kolekcję 23-tomową. Tym razem ta kolekcja liczy 15 tytułów, ale to są również tak zwane przez nas perły nieoczywiste, czyli książki wyciągnięte już trochę, być może trochę z lamusa, ale jeszcze ciągle aktualne, jak najbardziej zrozumiałe też dla współczesnego odbiorcy. Już pojawiły się pierwsze tomy od 22 marca. Z tygodnikiem Polityka ukazują się właśnie te kolejne części. Bardzo zachęcamy do ich kolekcjonowania. Również na naszej stronie internetowej są informacje o tej kolekcji.
kolejne książki, które warto czytać dzieciom, to są książki nagrodzone w konkursach literackich imienia Astrid Lindgren. W tym ubiegłym roku zakończyła się czwarta edycja konkursu, zostały wydane kolejne właśnie tytuły. One to są książki kierowane do odbiorców w różnym wieku, mamy trzy kategorie wiekowe. Wszystkie informacje o konkursie, tutaj również link na naszej stronie internetowej. Można też skorzystać z materiałów, na przykład z krótkich takich trailerów, filmów, żeby czegoś o książkach się dowiedzieć, żeby je pokazać. Złotysta książek to są te książki specjalnie dobrane właśnie pod kątem spełnienia kryteriów, o których wcześniej mówiłam. One również są dostępne na naszej stronie internetowej. Przewodnik po dobrych książkach, strona www.rodzinnechytanie.pl. Tam również można znaleźć właśnie pozycje z podziałem na wiek dziecka. Naprawdę tutaj staradnie przez nas wyselekcjonowane tytuły. I książki, jeżeli Państwo chcą się dowiedzieć, jak właśnie mówić, jak przekonywać do czytania dzieciom, jak uczyć dzieci wartości, to są dwie pozycje, w których o tym właśnie mówimy. Książki są również dostępne na stronie, przez stronę internetową. Ja mogę tylko powiedzieć na koniec, czy mogę przeczytać tak hasło kampanii, nieodmienne od 15 lat, czytajmy dzieciom 20 minut dziennie, codziennie. Zapraszam na stronę kampanii www.całapolskaczytadzieciom.pl. Mam nadzieję, spotykamy się w sobotę na centralnej inauguracji Tygodnia Czytania, na centralnej Nocy Bibliotek. Bardzo dziękuję za uwagę i przekazuję głos krajowej koordynatorce Nocy Bibliotek, Kasi Sołtan-Młodurzeniec. Dziękuję. Dziękuję i do zobaczenia. Dzień dobry Państwu ponownie. Mam nadzieję, że już teraz trochę lepiej mnie słychać. Cieszę się bardzo, że mam okazję bezpośrednio spotkać się z Państwem, bo mamy codzienny kontakt mailowy, telefoniczny, ale macie Państwo różne bardzo konkretne pytania organizacyjne i mam olbrzymią prośbę, żeby rzeczywiście je zadawać teraz w tej chwili na czacie. Ja postaram się wobec tego ogromu pytań, wątpliwości streścić mocno z taką ogólną informacją o akcji, bo jest z nami trochę bibliotek, które nie biorą udziału w akcji, na pewno są ciekawe i po to też się z nami połączyły, żeby się dowiedzieć, na czym w ogóle polega nasza akcja i jakiego rodzaju wsparcie możecie Państwo liczyć z naszej strony. O, teraz wreszcie mnie widać. A później bardzo chętnie odpowiem na wszelkie Państwa pytania w miarę możliwości. To jest znany Państwu na pewno baner naszej akcji. Tak, taka podstawowa informacja o naszej akcji, którą być może część z Państwa zna, ale powtórzę. W tej chwili trwa trzecia edycja akcji. Zaczęliśmy 2 lata temu ze wspaniałymi partnerami, których część jest tutaj ze mną, czyli z Fundacją Cała Polska Czyta Dzieciom oraz z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i jeszcze szerszym gronem partnerów. Zaczęliśmy od 600 bibliotek. W ubiegłym roku było ponad 1000, niewiele ponad 1000. Teraz jest już nas naprawdę bardzo, bardzo dużo. Akcja nam się bardzo rozrosła do tego stopnia, że mamy też biblioteki, właśnie pierwsze biblioteki z zagranicy. Tu jest z nami pani z Santiago de Compostela, z czego się bardzo cieszymy. I mamy nadzieję, że będziemy się rozwijać tak dalej i rozumiemy, że rzeczywiście nasza akcja jakoś odpowiedziała na Państwa potrzeby wsparcia. Jest to jakiś taki nośny rzeczywiście pomysł i dla Państwa bibliotekarzy, i dla czytelników. Poproszę następny. O, świetnie. Tegoroczne hasło akcji to jest Czytanie porusza, które okazało się bardzo wieloznaczne. Te plany wydarzeń, które Państwo wpisujecie na mapę, potem powiem o tym więcej dla nowych bibliotek, idą w bardzo różne strony tematyczne. Bardzo nam się to podoba i jest to szalenie też inspirujące dla nas. Poruszanie w czasie, w przestrzeni, podróże, poruszenie emocjonalne, a też oprawa graficzna akcji to jest takie
taka najprostsza interpretacja tego hasła, czyli że po prostu książki w bibliotece się poruszają, bo są wypożyczane, nie tak jak w naszych domowych, prywatnych księgozbiorach, i to jest fantastyczne. Poproszę następne. Już mogę sama. To jest plakat akcji, który mam nadzieję większość z Państwa już dostała. Jeśli ktoś zarejestrował się już za późno, już wyczerpał się ten limit materiałów, to oczywiście może pobrać sobie ten plakat ze strony akcji i go dowolnie wykorzystywać. Kto jest zaproszony do akcji? Wszystkie, absolutnie wszystkie biblioteki. Dostaję też często takie pytania, czy to mogą być tylko biblioteki publiczne, szkolne, ewentualnie pedagogiczne. Nie, absolutnie zapraszamy wszystkie biblioteki, wszelkie miejsca tak naprawdę, w których można wypożyczyć książki, w których można skorzystać na miejscu z księgozbioru. I bardzo nas cieszą takie miejsca i instytucje, które nie są typowymi bibliotekami, bo pokazuje to, że też różne nietypowe pomysły na upowszechnianie czytania i dzielenie się książkami się rodzą i się rozwijają. Jak się zgłosić do akcji? No muszę o tym powiedzieć, bo część z Państwa jakby ma z tym nieco problemów i też byłam poproszona o to, żeby tutaj o tym powiedzieć, więc jak to działa? Mamy dość zaawansowany taki formularz techniczny na stronie. Cudownie. Państwo dostajecie loginy i hasła, po prostu rejestrujecie się za pierwszym razem, nadając sobie sami login, czyli podając adres e-mail i odpowiadając na mail, który przychodzi z systemu i ustawiając sobie hasło. I to jest bardzo, bardzo istotne, żeby sprawdzić ten mail, bo on ma swój ograniczony czas aktywności. Później oczywiście można przywrócić to hasło, ale potem rodzi to wiele telefonów, problemów, maili. Więc olbrzymia prośba, żeby odtworzyć to hasło lub po prostu zajrzeć do maila i w ten sposób będziecie Państwo wtedy już takimi pełnoprawnymi jakby autorami naszego serwisu nocnego, Nocy Bibliotek. I będziecie Państwo mogli nie tylko modyfikować swoje plany wydarzeń, nie tylko modyfikować swoje dane ewentualnie, ale również później, już po akcji, w ciągu tego tygodnia po akcji, samodzielnie wkładać na stronę akcji sprawozdania i dzielić się z innymi bibliotekami i z wszystkimi odwiedzającymi nasz serwis Nocy Bibliotek wieściami z Państwa bibliotek, jak przebiegała noc. Bardzo będziemy wdzięczni za zdjęcia, filmy, wszelką dokumentację. Postaramy się jeszcze wysłać Państwu takie jakieś wskazówki, tu zresztą będę potem jeszcze chyba przez chwilkę o tym mówić, dotyczące tego, jak napisać to sprawozdanie. Proszę się bardzo nie przejmować jakby taką stroną formalną. Bardziej nam chodzi o to, żeby się podzielić dobrymi praktykami, co wyszło, co nie wyszło. Oczywiście ilu uczestników miała noc. Wiemy też, że u części z Państwa jest to impreza zamknięta, w tym sensie, że zapraszacie na przykład najbardziej zaangażowane dzieci, czy jakichś wyróżniających się małych czytelników, żeby jakoś dodatkowo docenić to, że korzystają z biblioteki, ale też w większości jednak jest to impreza, na którą każdy może przyjść i dla nas jest istotne, jak dużym powodzeniem ona się cieszyła. Zdajemy sobie sprawę, że noc to jest trudna pora, szczególnie jeśli chodzi o małe dzieci, ale tu Państwa inwencja i pomysłowość po prostu jest nieograniczona i od razu może skorzystam z okazji i zadam pytanie z prośbą o odpowiedzenie po prostu na czacie. Kto z Państwa organizuje noc, która polega na nocowaniu w bibliotece, poza różnymi wydarzeniami, czyli że się nie boi zorganizować takiego noclegu dla dzieci, który jest, jak wynika z różnych naszych obserwacji i opinii, jest olbrzymią atrakcją dla uczestników, ale wiele bibliotek jeszcze ma też obawy, czy to organizacyjnie i przez 15 godzin niesamowite, 22:06 rano, no wspaniałe, po prostu wspaniałe wyniki. Cudownie. Ja właśnie wiele bibliotek namawiam, które mnie się ze mną konsultują i pytają, jak to zrobić, czy to przecież to takie niebezpieczne i w ogóle jak my to ogarniemy. 19, tak, 10 rano. O Boże, szaleństwo, cudownie. To mówię właśnie, że słuchajcie, zajrzyjcie na mapę, zobaczcie, jak niektórzy są odważni, jakie mają plany i w ogóle absolutnie się tego nie obawiają. Och, nocują do 10 rano. No to będą po prostu niezapomniane noce, które potem przez lata będą wspominane przez dzieci. Niezapomniane. Wspaniale. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę i bardzo do tego zachęcam. To jest taki jakby dodatkowy bonus, który żadna inna cudowna akcja czytelnicza, taka choćby jak Tydzień Czytania Dzieciom, nie może tego dać, prawda? Jak to spanie między regałami z ukochanymi książkami, jeszcze jakieś inne atrakcje o 5 rano, wspólne gotowanie, wspólne śniadanie. No po prostu cudownie. Dobrze, przechodzę. Chodzę dalej. Właśnie mapa, o której mówiłam. Mam nadzieję, że Państwo korzystacie z tej mapy. Ja mam
Teraz do 24. Północ też jest ambitna, szczególnie jeśli chodzi o bardzo małe dzieci. Mam nadzieję, że korzystacie Państwo z tej naszej interaktywnej mapy. My mamy takie sygnały, że czytelnicy z niej korzystają i media z niej korzystają na pewno, ponieważ rzeczywiście jest to takie kompendium wiedzy na temat tego, co się dzieje w ramach akcji w całej Polsce. Tam jest też dość wygodna wyszukiwarka, można wyszukiwać biblioteki też po typie, oczywiście po województwie, to oczywiste i jakby okolicy, co się dzieje w okolicy. I mam taką prośbę w związku z tym, tu będzie trochę takich technicznych rzeczy, ale ja wiem, że one są bardzo istotne, bo Państwo po prostu o to pytacie i zamiast, prawda, komunikować się telefonicznie czy mailowo ze mną za każdym razem, to ja po prostu teraz już tak wszystkim to powiem, że bardzo istotne jest to odznaczanie się na mapie, bo wiele osób popełnia przy tym błąd, rejestrując się i jakby nie wypełniając tego pola, i wtedy automatycznie, ponieważ tak jest skonstruowany ten system, biblioteka trafia do Warszawy i my staramy się to wyłapywać, ale nie jest to przy takiej, nie jesteśmy zupełnie niezawodni przy takiej skali akcji, więc prośba po prostu, żeby w miejscu, gdzie jest to odznacz się na mapie, po prostu powtórzyć adres biblioteki i wtedy automatycznie bardzo dokładnie żółta książeczka pojawi się tam, gdzie jest Państwa biblioteka. Jeśli nie pojawi w dobrym miejscu, to oczywiście można ją przeciągnąć kawałeczek dalej i dokładnie ją ustawić na tym właściwym polu. Także duża prośba o to, żeby na przykład teraz już w tym momencie, kiedy już jesteście Państwo zarejestrowani, w większości rozumiem i znacie swoje loginy, czyli e-maile i hasła, które sami sobie ustawiacie, lub jeśli ich nie ustawiliście, to wchodzicie po prostu w logowanie dla bibliotek na stronie akcji i tam klikacie, podajecie adres e-mail i klikacie tylko taki górny przycisk przypomnienie hasła i hasło przychodzi na Państwa, link do ustawienia hasła przychodzi na Państwa e-mail i macie dostęp jakby do całego systemu i do swojego konta. Duża prośba, żeby sprawdzić, czy jesteście Państwo właściwie odznaczeni. Dobrze, bo potem właśnie są takie problemy, że ktoś się pojawia w innym województwie. Tu mam jeszcze tylko taką inspirację. Wiem, że Państwo doceniacie tą naszą półkę, że korzystacie z niej, ale tam się pojawiają tyle nowe rzeczy, nowe pomysły i duża prośba, żeby regularnie tam zaglądać, bo teraz na przykład się pojawił świetny tekst obecnej tutaj Małgosi Dąbrowskiej z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego o spotkaniach autorskich. Świetny, praktyczny, bardzo, bardzo przydatny, bardzo polecam. Również nowy scenariusz zajęć Kraina Książek, o bibliotece jako takiej magicznej krainie, w której są książki, trochę tak na bazie tej historii, właściwie to była tylko taka inspiracja, książki, które trafiły do nielicznych państwa, bo niestety bardzo mało ich dostaliśmy od partnera akcji, ale i tak bardzo się cieszymy, bo są bardzo wartościowe, o chłopcu, który wpadł do książki i o dzieciach, które kochają książki i to jest taka historia właśnie, że dziecko trafia do po prostu do takiego przedmiotu jak książka i ten scenariusz absolutnie nie wymaga posiadania tych książek czy bazowania na nich, tylko jest takim gotowym pomysłem na zajęcia bardzo wszechstronne z grupą małych dzieci właściwie w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, który można świetnie zrealizować w czasie nocy bibliotek. Dobrze, przechodzę dalej. Teraz bardzo istotna kwestia, o którą Państwo tutaj poruszaliście wielokrotnie w pytaniach. Ja jeszcze później oczywiście odpowiem na wszystkie Państwa pytania, natomiast kluczowa rzecz. My od początku jakby starając się o te materiały dla Państwa i też dysponując naszym, no niestety, ale bardzo skromnym budżetem, zakładaliśmy, że możemy wesprzeć w tym roku 1300 bibliotek. W ubiegłym roku było nas niewiele ponad 1000, więc liczyliśmy na to, że to będzie dokładnie ta liczba, która po prostu będzie uczestniczyła w akcji w tym roku i się bardzo nie pomyliliśmy, to znaczy w tej chwili jest 1300 i mam już taką potwierdzoną informację, że do wszystkich bibliotek oprócz 50 ostatnich, które zgłosiły się tak naprawdę w ostatnich absolutnie dniach, materiały wyszły i dojdą w tym tygodniu. Także wszyscy Państwo, którzy się zgłosiliście, możecie spokojnie spodziewać się materiałów w tym tygodniu. Natomiast bardzo, bardzo ważna informacja. Mam olbrzymią prośbę o to, żeby wejść na stronę akcji, zjechać na dół lub kliknąć na górze w sliderze na mapa nocy bibliotek i sprawdzić się, ja już o tym pisałam do Państwa w newsletterach, ale nie wszyscy to zrobili, sprawdzić, czy na pewno jesteście Państwo na mapie i na liście. Niestety samo wypełnienie formularza
nie gwarantuje tego, że jesteście Państwo przyjęci do akcji. Zdarzyło się to kilkakrotnie, że ktoś był przekonany, że się zarejestrował, okazało się, że się niestety nieskutecznie zarejestrował, to znaczy nie dostał żadnego maila z potwierdzeniem, my nie dostaliśmy żadnego sygnału. Przy tej skali to się może zdarzyć, nie wiem, przerwa w łączu internetowym, coś nie zadziałało, kliknięcie, wyślij zgłoszenie i po prostu teraz ktoś się odzywa. U nas wszystko ok, może coś złączyć. Aha, może słabo słuchać. Mam nadzieję, że już lepiej. Olbrzymia prośba, zanim Państwo napiszecie do nas, że nie doszły materiały, żeby się sprawdzić, czy jesteście na liście i na mapie. Jeśli jesteście i nie zgłosiliście się w ciągu dosłownie ostatnich dni, to na pewno materiały dostaniecie w tym tygodniu. Jeśli w ciągu ostatnich, to są już te ostatnie biblioteki, dosłownie ostatnie 50 około bibliotek, które już te ostatnie nasze materiały po prostu pakujemy dla Państwa. I tu proszę o cierpliwość, bo one mogą dojść w poniedziałek i to już niestety też nie do wszystkich, bo już ten limit jest prawdopodobnie będzie przekroczony, bo już jest ta liczba 1300 niestety przekroczona. Znaczy, nie niestety, bo bardzo się cieszymy, ale zakładamy, że nie możemy niestety wszystkim Państwu wysłać. Natomiast jeśli Państwo zgłosiliście się wcześniej, jesteście na mapie i na liście, to proszę się nie obawiać, materiały do wszystkich dotrą. No, my wysyłamy je sukcesywnie, wychodzą już od bardzo dawna, znaczy od bardzo dawna, no od 2 tygodni. Natomiast no, niestety zdarzyło się kilka razy, że ktoś właśnie monitorował nas, że materiał nie doszły i okazało się, że nie mamy śladu rejestracji tej biblioteki w akcji. Także olbrzymia prośba o to sprawdzenie, dobrze? Przepraszam, że tak dużo o tym mówię, ale to jest bardzo istotne, bo w tej chwili już, jeśli to się zdarzyło w momencie, kiedy jeszcze była jakaś choćby minimalna pula materiałów, to ja oczywiście natychmiast je uruchamiałam, ale w tej chwili już niestety nie mam czego uruchamiać, więc taka prośba, żeby na pewno się sprawdzić. Co jest w tych materiałach, to Państwo pewnie doskonale wiecie, bo dostajecie od nas szczegółowe informacje i też informacje są na stronie, tylko chcę powiedzieć o 2 rzeczach. Poza tymi książkami, które dostaliśmy od partnerskich wydawnictw na zasadzie współpracy w ramach akcji i bardzo sobie to cenimy. To jest wydawnictwo Zakamarki, wydawnictwo Nasza Księgarnia, wydawnictwo Egmont i wydawnictwo Znak. 4 świetne oficyny, które nas bardzo solidnie, jakby jeśli chodzi o liczbę książek, wsparły, za co im bardzo dziękujemy. Natomiast my ze swojej strony staramy się wesprzeć Państwa właśnie tak edukacyjnie w postaci scenariuszy, warsztatów, właśnie wszelkich tych materiałów na półce z pomysłami. Też do wysyłki dołączamy, pewnie większość z Państwa już to właśnie dostała, małą książkę na bibliotek, taki poradnik, króciutki, malutki, bo tylko na wydruk czegoś takiego było nas stać, ale myślę, mamy nadzieję i takie też dostajemy sygnały, że bardzo, bardzo praktyczny i przydatny, także zachęcamy do lektury. Poza tym jest tam coś specjalnego dla Państwa. Zamiast zdjęć są przykłady z Państwa bibliotek, szalenie inspirujące, dobre praktyki, które sama lektura tych przykładów kilkudziesięciu, myślę, że może być rzeczywiście bardzo otworzyć horyzonty i bardzo zainspirować, jeśli chodzi o organizację nocy. Oprócz tego w paczce znajdziecie Państwo 2 po ubiegłorocznym flircie z Henrykiem Sienkiewiczem, tym razem flirt z Bolesławem Leśmianem. Jest on zdecydowanie bardziej praktyczny, bo jest większy po prostu, bo też starsze osoby w bibliotekach miały trochę, wiemy, problem z odczytaniem długich sienkiewiczowskich, pięknych, ale długich zdań na niewielkim formacie karcianym, więc w tym roku staraliśmy się zrobić go w dużo większym, wygodniejszym formacie i w troszeczkę innej oprawie graficznej. I mamy już takie sygnały, że rzeczywiście jest bardzo, bardzo się Państwu podoba, także nas to szalenie cieszy. No i oczywiście dostajemy też prośbę o to, czy możemy dosłać, bo czytelnicy bardzo by chcieli, czy nawet dużo dostajemy pytań, czy możemy sprzedać taki flirt. No niestety na razie nie mamy takiej możliwości, bo po prostu wydrukowaliśmy go tyle, ile z niewielką bardzo porcją dla nas. Natomiast myślimy, prawdę mówiąc, po tych sugestiach od Państwa już z ubiegłego roku i z tego, czy nie wyprodukować po prostu takiej serii rzeczywiście flirtów w jakiejś tak wspólnym pudełku, zobaczymy, no bo taki troszkę nasz autorski pomysł z takimi flirtami literackimi i widzimy, że to się szalenie dobrze sprawdza, więc my myślimy o tym, żeby jakoś to szerzej udostępnić. Dobrze, to przechodzimy dalej, bo już o książkach mówiłam. No i tutaj to jest jakby to zagadnienie, na które pewnie większość z Państwa czeka od bardzo dawna. Już mogę podać oficjalną informację.
mam nadzieję, że ponieważ jest jeszcze tydzień do akcji, to wszyscy z Państwa się przygotujecie spokojnie technicznie. Muszę przyznać, że stoczyliśmy olbrzymi bój, jeśli chodzi o formę techniczną, ponieważ bardzo nam zależało na tym, żebyście Państwo dostali plik z filmem na swoje komputery, żeby to nie był streaming online, prawda, że macie Państwo hasło i odtwarzacie po prostu w internecie. Muszę przyznać, że jest to bardzo, bardzo trudne, jeśli chodzi o pozyskiwanie praw i licencji. Także nie wiem, czy nam się to uda w przyszłym roku. Mam nadzieję, ale to rzeczywiście tutaj zaangażowanie olbrzymie partnerów wszystkich, za co im bardzo dziękuję, sprawiło, że się udało i też bardzo walczyliśmy o to, żeby to był taki film. Do tego jeszcze w paczkach akcji znajdujecie Państwo książeczkę z tej serii dzięki wsparciu Zakamarków, także mamy nadzieję, że mali czytelnicy będą zachwyceni, a też wątki detektywistyczne są szalenie popularne w akcji Noc Bibliotek, stąd wszystko mamy nadzieję, że się dobrze łączy. Więc czytacie tutaj Państwo na mojej prezentacji, ale jeszcze powiem, że to jest Biuro Detektywistyczne Lasego i Mai, najnowsza część, czyli Stella Nostra, ten film, który został nagrodzony na Festiwalu Kino Dzieci. I też ważna informacja, że jeśli z jakichś względów innego programu czy organizacyjnych nie możecie czy nie chcecie Państwo emitować filmu w Dniu Nocy Bibliotek, to macie na to czas do 10 czerwca, to znaczy nasza licencja jest wydłużona i jakby może też być to po prostu niezależne jeszcze spotkanie w bibliotece, choćby nie wiem, nawet też wcześniej, w tygodniu czytania, oczywiście, w tygodniu czytania, czyli tak, albo też w Dzień Dziecka, na przykład, jeśli ktoś na tydzień czytania zainspirowany świetnymi materiałami Cała Polska czyta dzieciom, przygotowuje coś innego. W każdym razie to nie jest tak, że jeśli Państwo nie puścicie tego filmu po prostu w samą noc bibliotek, to już to jakby przepada. Nie, licencja jak najbardziej obowiązuje do 10 czerwca i to od Państwa zależy, kiedy Wy emitujecie film. Natomiast jest ta jedna ważna informacja, którą tu jeszcze zapisałam, że nasza licencja niestety obejmuje tylko Polskę. No nie ma takiej możliwości, żebyśmy mogli z pola eksploatacji i miejsca po prostu na całym świecie wykupić dla Państwa, bo jednak skala naszej akcji jest naprawdę duża i jeśli chodzi o dystrybucję kinową, filmową, to jest naprawdę przez producentów i dystrybutorów filmowych uznawana za szaloną, olbrzymią skalę. Kilka... Aha. Już, momencik. Jeśli chodzi o pytania, to zaraz jak skończę, to wtedy postaramy się, jeśli tylko będę potrafiła, czy tu wspólnie z partnerami spróbujemy odpowiedzieć na wszelkie pytania. Czyli tu bardzo niestety ważna informacja, że trzy nasze biblioteki zagraniczne, dwie angielskie, znaczy dwie, jedna londyńska, druga z mniejszej miejscowości w Anglii, i też biblioteka z Santiago de Compostela niestety nie mogą skorzystać z tego filmu legalnie. Także bardzo przepraszamy. Jak się będziemy rozwijać poza granice Polski, to pomyślimy o jakichś międzynarodowych współpracach, bo na to liczymy, że będziemy się jeszcze bardziej rozwijać. Dobrze, już przechodzimy dalej. Właśnie, Centralna Noc. Ja tutaj nie będę Państwa już jakby wszystkich, nie będę przedłużać, bo jest mało, bardzo mało czasu, a chciałabym jednak odpowiedzieć na kilka pytań, więc tylko powiem, że wpadliśmy na taki pomysł i będziemy go kontynuować w kolejnych latach, że mimo cudownej współpracy dalszej, kontynuowania współpracy z Biblioteką Narodową, postanowiliśmy jednak wywędrować i gościć po prostu w różnych bibliotekach, pokazując inne wspaniałe biblioteki poprzez naszą wizytę podczas Centralnej Nocy i transmisję stamtąd oficjalnego otwarcia Ogólnopolskiej Nocy Biblioteki poprzez wspólne czytanie wiersza. Więc w tym roku jesteśmy nie w Bibliotece Narodowej, która obiecała, że się też oczywiście włączy do akcji i jest naszym partnerem i patronem, natomiast jesteśmy w Bibliotece dla Dzieci, Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci na warszawskim Mokotowie i stamtąd będziemy się z Państwem łączyć. Bardzo liczymy na to, że będziecie licznie z nami o 19 w dniu oczywiście akcji 3 czerwca. Co czytamy?
No, prawdę mówiąc, mieliśmy różne wątpliwości, bo w ubiegłym roku mieliśmy świetną Danutę Wawiłów i długo myślałyśmy nad tym, czy nie włączyć jakiegoś po prostu innego wiersza, ale po pierwsze działamy razem z Tygodniem Czytania Dzieciom, prawda? Otwieramy nas biblioteki, otwieramy Tydzień Czytania Dzieciom, a jego jakby stałym utworem jest Lokomotywa Tuwima, więc to była jedna motywacja, a druga to taka, że cóż lepiej, jaki utwór bardziej pasuje do naszego tegorocznego hasła, niż Lokomotywa, prawda? Czytanie porusza. Więc czytamy Lokomotywę, proszę Państwa. Nie będziemy wymyślać nic nowego. Będzie to Lokomotywa, także prosimy o przygotowanie akcesoriów i ćwiczenie. Będziemy wszyscy razem głośno czytać i się łączyć. Dobrze. No i teraz jeszcze tylko, już tak króciutko, bo wiem, że nie mamy czasu. Informacja o tym, że bardzo Państwa prosimy o zamieszczanie po imprezie w ciągu tygodnia, tak jest zresztą w regulaminie akcji, sprawozdania dotyczącego, już mówiłam o tym, dotyczącego tego, co się u Państwa działo. Ja jeszcze postaram się wysłać Państwu i zamieścić na stronie taki krótki, takie krótkie wskazówki, jak to zrobić i techniczne, i chociaż techniczne to będzie banalnie proste, jeśli macie Państwo te loginy i hasła, ale też takie merytoryczne, jak to najsensowniej zrobić, żeby to nie zajęło Państwu za dużo czasu, a równocześnie, żeby było dla nas przydatne. Dlaczego? Bo oczywiście bardzo skrupulatnie to czytamy i później wykorzystujemy w naszych publikacjach edukacyjnych, właśnie tak jak w tej małej książce na noc bibliotek i też w materiałach na stronie akcji. Jak widzimy, co się u Państwa działo, to na tej podstawie inspirujemy się na przyszły rok i opracowujemy najciekawsze, najbardziej inspirujące przykłady i je oczywiście upowszechniamy. Także bardzo warto przesłać relacje i czekamy na nie. Tu jeszcze chcę tylko powiedzieć o licznym gronie partnerów akcji, którzy są naprawdę niezwykle zadowoleni i pomocni, począwszy od Instytutu Książki, który jest naszym partnerem od początku, partnerskiej fundacji ABC21 Cała Polska Czyta Dzieciom, której reprezentantka siedzi tu obok mnie, i fundacji, która nas gości tutaj z naszym webinarium, czyli Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która również jest od początku z nami w akcji i nasza współpraca się rozwija. Oprócz tego partnerami akcji jest Biblioteka Narodowa, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. W tym roku włączyło się też Miasto Stołeczne Warszawa po raz pierwszy. NINA, Filmoteka Narodowa też szykują świetne imprezy, szczególnie Filmoteka, a oprócz tego mamy właśnie wsparcie wydawnictwa Zakamarki, po prostu wsparcie dla Państwa, wydawnictwo Egmont, wydawnictwo Znak, Emoticon, nasza księgarnia i firma Click Meeting, która jest właścicielem jakby i autorem tej platformy, z której właśnie w tej chwili korzystamy. Oprócz tego mamy partnerów medialnych, no i oczywiście korzystamy z dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To tak tylko, żeby podziękować serdecznie i cóż, no zaraz będę się starała jeszcze odpowiedzieć na pytania, natomiast tak na pożegnanie mam nadzieję, że w takiej formie, czyli że będziemy się też widzieć 3 czerwca o 19 w czasie transmisji. Bardzo dziękuję. Teraz prośba o kilka pytań. Mam nadzieję, że zdążę na coś odpowiedzieć. Dziękuję, Kasiu, za energetyczną prezentację. Mnóstwo informacji w bardzo krótkim czasie i czas nas bardzo goni. Przechodzimy do części z pytaniami. Poproszę też Joannę o włączenie mikrofonu i pokazanie się. Kilka pytań dotyczyło filmu i jedno pytanie, które powtarzało się kilka razy, więc pozwolę sobie od niego zacząć, dotyczy terminu, kiedy będzie można zorganizować pokaz, to znaczy wiemy, że do 10, ale od którego dnia? Czy to jest włącznie z 2 czerwca? Kilka bibliotek, kilkoro z Was pytało o to, czy 2 czerwca i po prostu od kiedy do kiedy włącznie? Tak, tak. To jest bardzo prosta odpowiedź. Tak, proszę Państwa, od momentu, kiedy dostaniecie od nas plik z filmem, możecie organizować projekcję. Czyli mogę powiedzieć, że od jutra, bo jutro do końca dnia wszyscy Państwo powinniście sprawdzić maile i tam dostaniecie od nas loginy i hasła do pobrania filmu. Nie możemy niestety ich udostępnić teraz, prawda, ani w internecie, ani w żadnej innej formie, no bo to są tajne hasła, które sprawiłyby, że wszyscy inni mogliby pobrać ten film. Stąd po prostu prośba o sprawdzenie i też chwilkę cierpliwości, bo my sukcesywnie będziemy to do Państwa wysyłać, bo skala jest duża, nie chcemy tego jednym newsletterem, bo wtedy mogłoby to trafić u licznych z Państwa do spamu. Będziemy to po prostu wysyłać indywidualnymi listami do Państwa na ten adres, który podaliście przy rejestracji, adres mailowy, i tam będzie login i hasło do pobrania filmu na Państwa komputer.
A czy te biblioteki, które jeszcze się nie zarejestrowały, a dopiero się zarejestrują na przykład dzisiaj lub jutro, też będą mogły zorganizować pokaz? Dostaną link? Jeśli chodzi o limit bibliotek, które mogą zorganizować pokaz, to jest 1300 bibliotek. Natomiast nie wszystkie prawdopodobnie skorzystają z tego. Tak było w ubiegłym roku. Natomiast zastanawiam się nad tym, szczerze mówiąc, może tutaj się skonsultuję z partnerkami, jak to zrobić, bo oficjalnie, prawdę mówiąc, ten limit 1300 nas obowiązuje, bo on jest wpisany w umowę, prawda? Jest jakby wykupiliśmy na 1300 bibliotek umowę licencyjną. Zakładając, że część bibliotek, które dostaną plik do pobrania filmu, nie skorzysta z tego, to oczywiście ten limit 1300 nie będzie wyczerpany, ale my nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Także szczerze mówiąc, tu bym jednak poprosiła jeszcze o chwilę cierpliwości, bo musimy to chyba skonsultować z dystrybutorem filmu po prostu, ponieważ no, zakładaliśmy, że to 1300 to jest taka hura optymistyczna liczba i że to absolutnie wystarczy dla wszystkich, no ale skala akcji jednak się, akcja się rozwija i się okazało, że no, już ten limit jest przekroczony. Stąd ci wszyscy Państwo, którzy dostaliście od nas materiały, jesteście na mapie, jesteście na liście i nie przekroczyliście liczby 1300, spokojnie możecie korzystać z filmu i dostaniecie go od nas maila. Natomiast pozostali, prośba o zajrzenie jutro na stronę akcji do aktualności i ja jutro postaram się odpowiedzieć Państwu na to pytanie, dobrze? Skonsultujemy się po prostu tutaj pod kątem prawnym, czy to jest tak, że musimy mieć udowodnione to, że nie skorzystały te biblioteki, które dostały, czy po prostu przyjmiemy już hipotetycznie, że wiadomo, że biblioteki jest, niektóre są specyficzne i nie przewidują w ogóle żadnych projekcji w ramach nocy. Także tu prośba o czas do jutra. Padło jeszcze takie pytanie, czy film będzie można wyemitować kilka razy? I jak to też ma się do tego limitu licencji? Rozumiem. No właśnie, choćby z tego powodu, że być może uda się wynegocjować z producentem, żebyśmy mogli go udostępniać szerzej, stąd prośba, żeby jednak tego nie robić w miarę możliwości, bo wtedy więcej bibliotek będzie mogło skorzystać w ogóle z praw do projekcji. Także może zatrzymajmy się na tym, że dla każdej biblioteki po prostu jedna projekcja filmowa i spróbujemy wywalczyć to, żeby to mogły być też biblioteki ponad ten limit 1300. Zanotowałam takie pytanie dotyczące materiałów Ex Libris i jeszcze Flit towarzyski, które są w wersji analogowej, ale czy są również w wersji elektronicznej, żeby można je było również pobrać? Bo na przykład tak się zdarzyło, że w paczce nie było Ex Librisów i co w takiej sytuacji? Tak, to przy tej skali się mogło zdarzyć. Raz się zdarzyło, że ktoś nie dostał plakatów, to jeden taki sygnał i dosłaliśmy je. Jeśli ktoś rzeczywiście nie dostał Ex Librisów, to proszę o kontakt po prostu. Jeśli to będzie jeden, dwa maile, to jesteśmy w stanie jeszcze dosłać. Jeśli będzie 100, to obawiam się, że nie. Ale jeśli to są takie pojedyncze przypadki, że po prostu no, przy pakowaniu się tak dużej liczby paczek po prostu gdzieś nie trafiły jakieś materiały, to proszę bardzo o kontakt mailowy. Postaramy się Państwu jeszcze w miarę szybko dosłać. Elektronicznie tak, postaramy się w takim razie udostępnić FLIRT, bo w tamtym roku robiliśmy tak, że już jakby po akcji, ponieważ założyliśmy, że wszystkie biblioteki dostały, to zamieszczaliśmy ich w tej publikacji i na stronie, także myślę, że tak, że musimy to odpowiednio przygotować, żeby to było przyjazne do wydruku, ale tak, zdążymy na pewno przed akcją, żebyście Państwo ewentualnie jako dodatkowy, rozumiem, jakiś materiał mogli sobie pobrać. Tak, tak, tak. Pytanie już takie bardziej organizacyjne, nawet prawne. Być może oczywiste dla Was, ale myślę, że dla porządku może przypomnimy pytanie dotyczące konieczności pozyskiwania zgody rodziców na udział dziecka w nocnej imprezie. Czy to jest konieczne? Czy taka zgoda musi być na piśmie? Jeśli chodzi o wszelkie wątpliwości prawne, odsyłam Państwa na stronę akcji. Tam jest świetny, bardzo szczegółowy poradnik prawny. To są jakby kwestie, w które nie chciałabym tutaj wchodzić, bo są różne interpretacje i jakieś zasady przyjęte przez regulaminy szkół i tak dalej.
Więc prośba o, tam jest taki punkt, jest cały wątek temu poświęcony. Prośba o zajrzenie po prostu albo do małej książki na noc bibliotek, tam też jest ten rozdział, lub na stronę akcji, gdzie jest ten poradnik prawny w materiałach edukacyjnych i na półce z pomysłami. Zachęcamy oczywiście do pozyskiwania tej zgody, zawsze jest to bezpiecznie, jeżeli ta zgoda jest na piśmie i z całą pewnością, jeżeli będziecie wykorzystywali, na przykład będziecie robili zdjęcia i wykorzystywali zdjęcia uczestników Nocy Bibliotek, dzieci właśnie na swoich na przykład stronach internetowych, czy w materiałach promocyjnych, czy właśnie w opisach inspiracji, czy w sprawozdaniu, o którym mówiła Kasia, to też koniecznie trzeba się postarać o zgodę rodziców czy opiekunów dziecka na wykorzystanie wizerunku. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, żeby móc zgodnie z prawem później publikować te materiały i móc nimi po prostu też chwalić się tym w bibliotece z wykorzystaniem właśnie z zdjęć tego, co się działo z udziałem dzieci. Jeszcze zanotowałam takie pytanie dotyczące książki. Biblioteki małych miejscowości miały otrzymać więcej książek. Do nas dotarła okrojona paczka bez książki o chłopcu, który wpadł do książki. Tak, już mówię. Nasza współpraca z wydawnictwem, z wydawcą tej książki jest bardzo skromna, to znaczy oni po prostu ofiarowali 100 książek biblioteką w naszej akcji. Państwa, jak wiadomo, jest nas 1300, więc po prostu staraliśmy się losowo do bibliotek z małych miejscowości włożyć tę książkę. No, od początku o tym uprzedzaliśmy, że te dodatkowe książki są po prostu nieliczne, ich jest łącznie było 200. No i trafiły do tych, które miały więcej szczęścia. Staraliśmy się to merytorycznie dobierać na takiej zasadzie, że te najmniejsze, ale no, małych miejscowości jest bardzo dużo w naszej akcji, także przykro mi, ale no niestety nie mogła trafić do wszystkich i nigdy tego nie obiecywaliśmy. I już ostatnie pytanie od pani Marleny Cydejko. Nasza biblioteka chciałaby przystąpić do akcji Noc Bibliotek po raz pierwszy. Chciałabym zapytać, czy w zestawie materiałów znajdują się scenariusze skierowane do gimnazjalistów i dzieci starszych klas szkół podstawowych? Tak, są takie materiały na półce z pomysłami. Proszę tam spokojnie zajrzeć i skorzystać. Mamy też taki program Poczytajmy w CEO, z którego właśnie na przykład takie materiały są na półce i to jest... Uczestniczą w nim też starsze dzieci, licealiści, gimnazjaliści. Natomiast no, nie ukrywam, że większość jednak tych naszych materiałów jest skierowana do najmłodszych, bo mamy też taką ideę, że jak nie wykształcimy tego nawyku czytania u maluchów, no, to potem już jest bardzo trudno. Ale tak, są materiały bardziej uniwersalne, choćby ten flirt jest też świetną formą zapoznania z twórczością pisarzy, poetów poprzez taką właśnie grę ewidentnie dla starszych. A ja jeszcze dodam, że świetną pozycją dla właśnie starszych dzieci, młodzieży jest Gorzka Czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach. Może zdążymy dorzucić do półki z pomysłami właśnie jakieś scenariusze związane z tą książką. Tak, o, świetny pomysł. Że ostatnie pytanie, ale w międzyczasie jeszcze takie krótkie pytania też się pojawiają na czacie. Czy wiemy, ile trwa film? Jak długo? 71 minut, z tego co pamiętam, tak. To też jest istotna informacja, żeby sobie wszystko dokładnie oczywiście. Przygotować. Też pojawiły się tutaj takie pytania i wątpliwości, że biblioteki się zarejestrowały jakiś czas temu, ale materiały nie dotarły, więc może być spowodowane tym na przykład, że was nie ma na mapie. Tak, proszę przede wszystkim sprawdzić się na mapie, ale nie tracić nadziei, ponieważ jest taka możliwość, że jutro do końca dnia do Państwa trafią materiały. Trafiły już naprawdę do olbrzymiej większości, ale jeszcze... Jest taka opcja, że gdzieś tam utknęły po drodze i do piątku na pewno jest wszystko w porządku, jeśli do Państwa trafią. Jeśli nie trafią do końca jutrzejszego dnia, bo to już jakby jest wtedy prawdopodobnie jakiś problem, to znaczy prawdopodobnie nie ma Państwa na mapie lub gdzieś spadka zaginęła albo jakieś takie tego typu historie, ponieważ zostało nam dosłownie ostatnich 50 bibliotek do wysyłki dzisiaj, najdalej jutro, z tych zgłoszeń z ostatnich dni. Także jeśli Państwo się rejestrowaliście dawno temu i do jutra, do końca dnia nie dostaniecie, to proszę o kontakt, ale nie wiem, czy będę w stanie pomóc, jeśli się okaże, że nie ma Was po prostu na mapie.
Dobrze. Powoli już zbliżamy się do końca. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za udział. Dziękuję naszym prelegentkom za wspaniałe prezentacje i mnóstwo różnych informacji na temat obu akcji czytelnik, które się ze sobą bardzo ładnie splatają. Wszystkim Wam życzę super fajnych imprez, wydarzeń w czasie Nocy Bibliotek, żeby wszystko super ładnie się poukładało, żeby i żebyście Wy byli zadowoleni i Wasi czytelnicy, użytkownicy, żeby o Waszych bibliotekach było głośno. Jestem pewna, że tak właśnie będzie. Webinarium będzie udostępnione. Postaramy się, żeby to nastąpiło w ciągu najbliższych kilku dni. Tak jak mówiłam wcześniej, będzie ono dostępne na kanale Centrum Edukacji Obywatelskiej na YouTube, ale też informacja o nim znajdzie się w serwisie www.biblioteki.org, gdzie również zostaną udostępnione prezentacje do pobrania. Jeszcze raz bardzo dziękuję, powodzenia i do widzenia.